Jest pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych policjantów w raciborskim garnizonie, będąc przez lata rzecznikiem prasowym. Trudno było rozstać się z tym poprzednim zadaniem? Tak, przez 12 lat byłem oficerem prasowym raciborskiej komendy w Raciborzu. Czy trudno? Oczywiście tak, bo człowiek, wiadomo, przywiązuje się do swojej pracy. Bardzo się cieszyłem z tej pracy. Każdego dnia przychodziłem zadowolony, z uśmiechem, ponieważ mogłem na co dzień pracować ze społecznością całego powiatu raciborskiego, z dziennikarzami i mogłem służyć dla dobra całego miasta. Natomiast no, przyszedł czas na nowe wyzwanie, którego się również oczywiście z bardzo dużą przyjemnością podejmuję. No i jestem też dumny, że zostałem wytypowany właśnie na to stanowisko przez komendanta powiatowego Policji w Raciborzu. Właśnie jak pan traktuje to wyzwanie? Tak jak powiedzieliśmy, traktuję to jako nowe wyzwanie, ponieważ jest to oczywiście całkowicie inna specyfika pracy, bycie kierownikiem posterunku, dowodzenie ludźmi, niż praca oficera prasowego. Jednakże, tak jak mówię, jest to nowe wyzwanie, jestem dumny, pełen chęci. No i chcę każdego dnia, ja, jak również moi tutaj podlegli policjanci, pracować na poprawę bezpieczeństwa tutaj mieszkańców całej gminy Piotrówce Wielkiej. Specyfiką tej gminy jest obecność największego pracodawcy raciborszczyzny, firmy Ekookna. To z jednej strony dla gminy duży zastrzyk, o czym mówi wielokrotnie wójt Piotrowic Wielkich, z drugiej strony zjeżdżają się tutaj ludzie z całego regionu. Między innymi z tego względu ten posterunek też tutaj powstał, żeby bardziej dbać o to bezpieczeństwo. Tak, powstanie posterunku po latach, tutaj, tak jak było wielokrotnie wspominane, jest skierowane tym, że wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej właśnie. Nie tylko samorządowcy, ale również mieszkańcy całej gminy bardzo chcieli powrotu tutaj policji. No i całe szczęście to się udało przyczynić. A tak jak pan wspomniał, jest tutaj jeden z największych zakładów na terenie raciborszczyzny. Ten zakład oczywiście generuje duży ruch przede wszystkim samochodów. No i tak jak wspomniałem, będziemy pracować nad bezpieczeństwem, żeby ten ruch odbywał się na bieżąco, żeby każdy bezpieczny, każdy pieszy był bezpieczny, czy też rowerzysta, bo oczywiście te osoby takie niechronieni, uczestnicy ruchu drogowego, wiadomo, oni są najbardziej narażeni na różnego rodzaju kontuzje, czy też wypadki. Czyli dobrze rozumiem, najpilniejszą sprawą jest przekraczanie prędkości na terenie gminy, tak? Z tym... Tak, wielokrotnie mieliśmy zgłoszenia, że kierowcy tutaj przekraczają prędkość przez poruszając się drogami tutaj właśnie miejscowości i nad tym cały czas będziemy, nad tym bezpieczeństwem będziemy pracować i czuwać. Wiele czynników wpływa na efektywność działania, wśród nich kluczową rolę odgrywa liczba funkcjonariuszy i jakość sprzętu. Czy kierownik jest zadowolony z tego, co posiada? Tak, oczywiście na chwilę obecną z samego tutaj wszystkich pomieszczeń jesteśmy bardzo, nie tylko ja, ale również moi podlegli policjanci jesteśmy zadowoleni, jak również nasi przełożeni, komendant powiatowy, komendant wojewódzki policji, czy też główny. Mamy piękne biura, mamy piękny nowy radiowóz. Za niedługo, za kilka miesięcy nasza flota wzbogaci się o kolejny nowy radiowóz. A tak jak pan redaktor wspominał, tutaj docelowo jest przewidzianych 13 funkcjonariuszy, żeby dbało o bezpieczeństwo tutaj w gminie i służba oczywiście będzie całodobowa, wszystkie 3 zmiany. I jeszcze dopytam o jedną kwestię. W Kuźni Raciborskiej komisariat obejmuje Kuźnię i Nędzę, w Krzyżanowicach Krzyżanowice. Czy ten Piotrowicki będzie też obejmował swoim działaniem gminę Rudnik sąsiednią? Czy... Nie, my będziemy urzędować, czy swoją właściwością naszą będzie tylko gmina Piotrowice Wielkie. No ale oczywiście jak każdy policjant, jeżeli dostaniemy takie zgłoszenie i dyżurny skieruje nasz patrol, to oczywiście tam pojedziemy i taką interwencję załatwimy. Okay. Dziękuję.